Na pierwszy w tym roku sparing wybraliśmy się do Stężycy. Jednak ledwie co dotarliśmy, a już trzeba było wracać. Z powodu zasypanego boiska towarzyską potyczkę przeniesiono do Bytowa, gdzie również zalegał śnieg. Na szczęście w ruch poszły maszyny odśnieżające i na naszym podwórku można było już grać. Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco, po raz pierwszy w 2017 roku. Krystian Blank. Przemysław Gawin. Dzisiaj Bytowia remisuje w pierwszym sparingu 1-1 z GKS-em Przodkowo. Można powiedzieć takie przetarcie w tym roku po raz pierwszy. No po pierwsze, sparingu trudno oceniać, co jest dobre, co jest źle. Ja jakoś wstrzymam się z opiniami. Ogólnie mecz nie był taki jakiś wymagający. Być może tempo też nie było zbyt wysokie, no wiadomo, dzisiaj zima też, także boisko odświeżane przed samym meczem, w ogóle ta historia ze Stężycą, gdzie to boisko w ogóle nie było odświeżone, śnieg po pas, można powiedzieć. No i trzeba było przyjechać tutaj. Dzisiaj ogólnie Bytowia nigdy nie grała lepiej. Pierwsza połowa całkiem bym powiedział. Całkiem dobrze zagrana, całkiem nieźle, niezłe akcje prowadzone. W pierwszej połowie zaprezentował się Jakub Wilk, także nowy nasz nabytek. Najbardziej go zapamiętam chyba z tego, że wykonywał te stałe fragmenty gry, w szczególności rzuty wolne. No, kilka dośrodkowań, ale bez większej historii. Ogólnie w drugiej połowie Modelski chyba zdecydowanie lepiej się zaprezentował, bo strzelił gola, także to na pewno na plus dla niego, ale te dwie jedenastki i pierwsza i ta z drugiej połowy, myślę, zaprezentowały się całkiem nieźle. Wracając jeszcze do Modelskiego, przyznał przed kamerą przed chwilą, że to nie był jakiś debiut marzenia, ale myślę, że taki fajny początek jest, jeśli zawodnik zdobędzie bramkę i to w pierwszym meczu, i to jeśli gra tylko 45 minut, to jest taki dodatkowy bodziec do tego, aby fajnie rozpocząć ten nowy sezon, chociaż też przyznał jeszcze przed rozmową, że nie do końca jeszcze czuł się na siłach, w tygodniu był przeziębiony, więc grał troszeczkę na 50%, można powiedzieć, więc fajnie, że tak się dobrze wprowadza Filip Modelski. Co do tych bramek, troszkę szkoda tej pierwszej bramki, ale to błąd młodego Bartka Rygolskiego, ale już po tym w kolejnych interwencjach, można powiedzieć, nieco odkupił winę, bo kilka dobrych interwencji, więc nie można mieć do niego zbytnio pretensji, więc Bartek mimo wszystko na plus poza tym błędem i fajnie, że i Mateusz, i Bartek, czyli dwóch, można powiedzieć, takich rodowitych zawodników dzisiaj w bramce. No tak, dzisiaj Rygwalski błąd, po którym właściwie padła bramka, ale potem miał kilka fajnych interwencji i no i fajnie, że właśnie broni. No i po prostu mecz dzisiaj taki ogólnie na przetarcie, tak jak mówiłeś, no trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Ogólnie ciekawi mnie, jak się rozwinie Modelski po tym roku, kiedy nie grał, kiedy grał tylko gdzieś tam, był właściwie w rezerwach Hibernianu, gdzieś tam jakiś jeden mecz rozegrał. Także no, na pewno nie był to dla niego łatwy rok poprzedni, ale zobaczymy, może w tym roku też będzie dla niego to zdecydowanie lepiej wyglądało, bo na pewno to jest zawodnik jeszcze młody właściwie, bo 24 lata, także zawodnik, który ma jeszcze całą przyszłość przed sobą, a już ma też to z doświadczenie w Ekstraklasie. Także no, liczę na jego dobre występy też w kolejnych sparingach i przede wszystkim w lidze. To tyle po pierwszym sparingu z GKS-em Przodkowo. Musimy kończyć, bo chyba jest bardzo, bardzo zimno. Też po pierwszym sparingu nie możemy aż tak... Dużo śniegu jest także. No, dużo śniegu, ale też nie możemy jakichś takich ferować wyroków, można powiedzieć, po tym pierwszym sparingu. Na przetarcie Bytowia 1, GKS Przodkowo 1. I tym wynikiem kończy się pierwsze spotkanie towarzyskie Bytowi.